Dzień dobry, dawajcie znać, czy była aferka między Rafałem Zaroskim a Traderem21 na Wall Street. Dzisiaj oczywiście o tym nie będzie, ale chciałem pokazać Traderowi21 na Wall Street26 różnicę, różnicę między pozycją w Excelu w pęcie, taką realną, ale mój właśnie zbiera drzewo księżycowe w Tatrach, rozwikłuje kolejną teorię spiskową XD, no to cykl plus 15,7 miliona zysku. Na chwilę obecną ta pozycja już jest 19 milionów zysku. Dawajcie znać, czy była ta aferka, bo nie mogę nigdzie znaleźć, a wiecie, aferki, komentowanie to jest idealna rzecz dla youtuberów, żeby komentować czy bify i walki, ale dzisiaj nie o tym, ale o wystąpieniu Rafała Zarowskiego, które jest bardzo interesujące, o właśnie wojnie stablecoinów w następnych latach. O wojnie między USDT, USDC i jeszcze z Cebuliona, bo też Rafo wystartował ze swoim projektem Cebulion IO, czyli projektem zbudowania stablecoina spegowanego do polskiej złotówki. Tak byśmy nie musieli wychodzić do fiatów podczas właśnie paniki, czy w ogóle kiedy chcemy realizować zyski, nie musimy wychodzić do fiatów do, do polskiej złotówki, tylko trzymać dalej to w krypto, w właśnie Cebulionie, który będzie zabezpieczony czy to aktywami, czy właśnie po prostu na koncie będą te złotówki. Czyli będziemy mogli po prostu być bezpieczni o to, że tak, handlujemy cebulionem, ale to jest taka wirtualna polska cotówka, takie CBDC, tylko że w polskiej wersji cebuliona. Może nazwa jest oczywiście odrażająca, odstraszająca, nie jest zbyt poważna, ale jeśli będzie to działało, jeśli to będzie mega zabezpieczone i pewne, to to jest tylko nazwa. I on tutaj twierdzi, że kryptowaluty, rynek kryptowalut. To nie tylko właśnie Bitcoin i tak dalej, tylko właśnie w następnym motorem napędowym nowej hossy będzie Tether i USD Coin, USDT i USDC, a nie Bitcoin. Za USDC, USD Coinem, stoi Wall Street, duży kapitał, w przeciwieństwie do Tethera, wskazuje influencer, dlatego też po krachu na Luna, zyskuje stablecoin Coinbase, USDC. Firmy, które przetrwają, będą zlokalizowane w USA, to jest wystąpienie jego z Wall Street 26, tam widziałem, frekwencja była naprawdę mega. I teraz tak, pokażę wam te wykresy Tetera co się stało przy, przy Lunie. Więc mieliśmy napływ do Tetera, Tethery były mintowane w dużej zatrważającej ilości no, od roku 2020 do właśnie 2022, doszło nawet do poziomu 83 miliardów, no ale przy krachu na Lunie właśnie przy okazji 10 maja ten poziom spadł z 83 miliardów tetera do 72 miliardów w tym momencie. Więc są palone Tethery, po prostu palone są Tethery w tym momencie. Wycofane do skarbca Tethera. I jest korekta na marketkapie Tetera w tym momencie 10 maja na USD Coinie, który również był oczywiście zwiększany był marketcap, ale nie tak znacząco jak Tether. Od 10 maja Mamy skok z 48 miliardów do dolarów do 53,5 miliarda dolarów na dzień 28 maja, więc zwiększyła się tutaj podaż USD Coina i jest po prostu walka US stablecoinów o to, kto będzie ten www. prym na całym świecie, właśnie który, który stablecoin tutaj będzie przodował. No bo po krachu właśnie na ekosystemu Luny plus dpegu USD-UST. Tego algorytmicznego stablecoina. Szukamy tak naprawdę teraz kolejnego lidera na następne tutaj miesiące i lata. I ja jest, oczywiście jestem zdania, że, że duży kapitał zawsze wygrywa, że duży kapitał po prostu może więcej, może przekonywać deweloperów i tak dalej, i wiecie, akumulować dalej więcej. Więc kapitał robi kapitał. Ja jestem po prostu zdania, że USDC będzie mocno wiodło Prym, plus właśnie jeszcze duży kapitał korporacyjny. współpracuje oczywiście z rządami, więc spodziewam się dużych regulacji, żeby była większa transparentność ostatecznie. Ostatecznie dla klienta docelowego kowalskiego i dla tych wczesnych inwestorów, to będzie dobra rzecz, że będzie duża transparentność, to pozwoli też na napływ większego jeszcze kapitału, który tej transparentności i regulacji potrzebuje chociaż oczywiście wiecie, dusza mówi, że wolność i tak dalej, no to jednak logika mówi, to musi się wydarzyć, nie? muszą być regulacje, musi być duża transparentność i pewność, żeby właśnie duże firmy też wchodziły na rynek i dzisiaj też o dużych firmach, więc mamy ten Circle, który jest wydawcą USD Coina i w tę firmę oczywiście inwestują duże korporacje w typu, typu właśnie BlackRock, starają się na Crunchbase to znaleźć i tutaj te wszystkie serie Sprzedaży akcji Circle i tak to wyglądało na chwilę obecną. Jedno właśnie z inwestorów jest BlackRock, Pilar VC, Marshall Ways, Film Venture Capital, Fidelity Management i te wszystkie firmy właśnie Wall Streetowe, które również inwestują w Circle, które teraz jakaś tam ewaluacja zwiększyła się do 9 miliardów przed jakimś spakiem, więc tu się dzieje. Nie? Tutaj jest właśnie duży kapitał w Circle i to, co właśnie chciałem powiedzieć, dla ciekawostkę dla osób, które śledzą śledzą moje poczynania i moje informacje płynące ze środowiska ekosystemu Casper Network, no to szefowa Casper Labs, CTO Meda Paralikar napisała, że właśnie spotkali się z Circle na Davos na pytanie, czy będzie stablecoin w sieci ekosystemie Casper Network. No i jest tutaj duża spekulacja, że po prostu USD Coin będzie latał nam po sieci Casper Network, więc jest to bycza informacja. Oczywiście tutaj ja tym okresem nie mam, związane z tym, że duży kapitał również współpracuje z, z Casper Labs. Nawet pisałem o tym właśnie, że na oficjalnym blogu IBM, miliardowa spółka, o współpracy z Casper Labs i wykorzystaniu infrastruktury Casper Network. Współpraca trwa ponad rok, a teraz widać efekty. Będzie o tym więcej z mojej strony i to właśnie też jest. Więc IBM w Davos na Blockchain Hub 2022 w, Casper, w Davos pokazali demo współpracy systemu Hyperledger. Komunikującego się z Casper Network, i tam było pokazane demo na podstawie handlu obligacjami na właśnie blockchainie, bondami i wymiany bondów między sieciami, więc jest ta współpraca coraz głębsza. I IBM, jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, jest to miliardowa też spółka, bo 125 miliardów kapitalizacji na chwilę obecną. Tak wygląda International Business Machines Corporation, to jest jedna z większych oczywiście firm. No i teraz oczywiście zaczyna się tutaj teorie spiskowe w <coughs> Tatra, że, że IBM jest, rozumiecie, i IBM, i Circle mają tego samego inwestora, ponieważ BlackRock i jeszcze inne, czy to State Street, czy Vanguard, to są firmy, które inwestują w potężne tutaj biznesy. I różne, różne fajne, ciekawe rzeczy. I tak samo właśnie chciałem pokazać Wam, jacy są inwestorzy w International Business Machines. Mamy ibma w którego właśnie są zainwestowane tutaj fundusze jak BlackRock 1, czy BlackRock Investment Management, Vanguard i State Street Funds Management. To są, jak pewnie zauważycie, miliardowe spółki wyceny, przepraszam, tych, tych posiada, posiadanych akcji przez te fundusze. I one w ostatnich miesiącach jeszcze zwiększały swoje pozycje właśnie w takich, w takich spółkach. Oczywiście duża część to jest to są aktywa inwestorów w BlackRock, w Vanguard i tak dalej, przez ETF-y, no ale Kapitał lubi robić kapitał, więc ja tu jest z moim krysten Oczywiście, że Kasper Natur będzie tym namaszczonym też przez to, że, że właśnie z dużymi korporacjami współpracuje. O tym mówiłem też ostatnio, że tam jest Amazon Web Service, IBM, Verizon. I podrażałem, że jeszcze kilka fajnych tutaj spółek się pojawi w najbliższym czasie. Na chwilę obecną jest dużo też non-disclosure agreement, NDA. Podpisanych, więc nie możemy się więcej dowiedzieć. No ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że spotykałem się z Circle, spotykałem się z, na, w Davos, spotkali się oczywiście z BlackRockiem. State Street e, był również, e, występował na scenie w tym hubie, więc e, o tym jeszcze będę więcej mówił. Na no, razie jeszcze nie obejrzałem wszystkich wystąpień, nie, byłem, nie miałem e, czasu. Ja dokupiłem. E, czy ja mogę wam pokazać? Tutaj ostatnie zakupy. Tak, Ja dokupiłem jeszcze 57 tysięcy Kasprów 27 maja, więc ja dokupiłem za cenę 0,033 centa. Pytanie, czy spadniemy, wiecie, na jeden cent, i to jest, to jest już koniec, to jest bear market, i tam spadniemy na jeden cent, i tak dalej. No to, no to tego nie jestem w stanie powiedzieć, no ale ja widzę, że jest development, są spotkania, jest, kręci się. I tak dalej, więc to są też moje decyzje, proszę nie powtarzajcie. I to, co chciałem powiedzieć, to to, że prawdopodobnie będą te firmy, te, wiecie, jest, te miejsca, w których są pary kryptowaluty do Tetera, będą zamieniane na USDC, na po prostu lepszego stablecoina, czy bardziej transparentnego, więc spodziewałem się odpływania, powolnego odpływania kapitału od Tetera na rzecz właśnie USD coina, czy jeszcze jakiegoś innego stablecoina który ma tam, wiecie, za sobą duże wsparcie. I, i my sądzę, że nie będzie wielkiego krachu Tetera w momencie, kiedy, kiedy by to się stało teraz. Na przykład, gdyby teraz był depek tetera i to by się teraz stało, że ludzie zaczęli uciekać z, z Tetera, w tym momencie miałoby to sens. Ale jeśli do września powoli będzie właśnie spadała kapitalizacja Tetera, to, to nie będzie aż takie straszliwe na samym końcu. Gdyby oczywiście do tego doszło, co ja już nie, nie wiem, czy to do tego dojdzie. Nie wiem, co będzie, przyniesie rynek, zobaczymy, ale e, jaram się tym, że dzieją się po prostu rzeczy. Buduje się cebulion, są spotkania z Circle, będzie dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I teraz jeszcze jedna rzecz dla tych, co wytrwali do samego końca. Rafał Zaworski zmienił opis 504 dolary Big Sun. 504, nie wiem, czy to jest coś 504, a to jest ticker Big SB Sun, czy 504 dolary za jednego Big Bega. Big Short Betsa. Nie wiem, ale na chwilę obecną Big Short Bet ma prawie 2 dolary, więc czy to będzie już niedługo 504 dolary i Rafał będzie chciał skupić z rynku resztę tych, tych Big Short Betsów? Nie wiem, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe do obserwacji. Co on tu zmienił? Niedawno dosyć to zmienił. Tutaj dopiero teraz to zobaczyłem. Taka ciekawostka, więc... Będzie ciekawie obserwować, co tam w głowie Rafała Zarowskiego powstanie, kiedy zamknie pozycję na 21 milionów. Cze